Wielu spośród suwalskich seniorów, rejestrując się na szczepienie przeciw SARS-CoV-2, usłyszało informację, że podanie wakcyny możliwe jest w Białymstoku. Ponad 100-kilometrowa podróż w jedną stronę dla wielu starszych osób jest nadmiernym wysiłkiem, a często należy do kategorii niewykonalnych. Dużym zrozumieniem dla tego problemu wykazał się radny Karol Korneluk, który podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej upomniał się o seniorów postawionych przed tego rodzaju problemem. Panie dyrektorze, docierają do mnie takie niepokojące sygnały, że seniorzy z Suwałk mają wyznaczone szczepienie na przykład w Białymstoku. Pewnie jest to spowodowane tym, o czym pan mówi na początku, że na początku mieliśmy w Suwałkach 5 punktów szczepień, teraz mamy tych punktów 13. Czy by istniała możliwość, żeby ci seniorzy byli zaszczepieni w Suwałkach, żeby na przykład nie musieli jechać na szczepienie do odległego od Suwałk Białegostoku, czy to jest dla nich 120 kilometrów i wiele godzin jazdy? Do podniesionej przez radnego Korneluka kwestii odniósł się uczestniczący w sesji dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Olesiński. Zwłaszcza jak rozpoczęły się szczepienia seniorów, to czasem dochodziło do różnych tego typu sytuacji. Bardzo proszę o to, by pacjenci, których to dotknęło, no bo oczywiście nie jest intencją i od samego początku nie było, by prawda, ktoś z Suwałk jeździł specjalnie do Białegostoku. I bardzo proszę o to, by pacjenci, których to dotknęło, kontaktowali się albo z infolinią ponownie, albo z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Postaramy się w każdym takim przypadku pomóc pacjentowi w konkretnej jego sytuacji. Poinformujemy, co trzeba zrobić i pomożemy też, zwłaszcza, że dotyczy to seniorów, by mogli zostać zarejestrowani do punktu szczepień jak najbliżej miejsca zamieszkania. Aktualnie w Suwałkach działa 13 punktów szczepień, co znacząco ułatwia znalezienie wolnego miejsca.